news right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. Dobra. Isaac, there's a gunship docked here. What? Is it damaged? Not that I can tell. Isaac, do you hear me? We're gonna make it out of here alive. One of us is. It's too dangerous for you to stay here, Ellie. What are you talking about? Just get your ass in here. I'm starting a system check now. Parzyska właśnie wyjebała cię na koparce. W poprzednim odcinku. A ty w tym momencie mówisz, nie, słuchaj, ty uciekaj, ja zostanę. Oj, Zak. Tam przy zapisie była skrzynka, zebrałem ją poza nagraniem. Takie 5 sekund sobie zrobiłem. Więc jeżeli któreś z was pomyślało, że jej nie zauważyłem, to nieprawda. Zamknąć mordy. Nawet się chyba tędy wracamy. To czy może nie znam tego miejsca, nie. Tam dalej jest. Już wiem, gdzie jest. Z jakiegoś powodu w tym momencie nie potrafię zorientować się w otoczeniu. Coś się stało. Nic nie nacisnąłem. Cześć, Ellie. Znowu, kurwa, jesteś w jakimś kokpicie. Też chciałbym wiedzieć. Brzmisz strasznie, jakbyś była strasznie przejęta. Jak na kogoś, kto przed chwilą wyjebał mnie na koparce. Bez podtekstu. Po prostu wjechałaś mną w budynek. A teraz martwisz się o tym, że nie przeżyję. Nie mogę cię stracić tak, jak straciłem Nicole. Nie czytałem tego. Po prostu usłyszałem Nicole i dopowiedziałem sobie resztę. Ostatni raz, jak zdjąłeś maskę, to zaatakowała cię jebanym śrubokrętem. Izak, jesteś jebanym masochistą. Już miałem powiedzieć sadystą. W pewnym sensie tak, bo ja muszę tobą kurwa grać. Zaraz znowu jej się włączy tryb okresu. Nie? To jest szczęście. Tak? Nie chciał groźbą. Będzie prośbą. I już poleci. To nie opatrzność. Tu kurwa ja. Masz przejebane u mnie. Nie opatrzność. Nie wyjdę stąd żywy. Oj, żebyś się kurwa nie zdziwił. Ktoś już mi mówi, że nie wyjdę z tego żywy. To prawda, miał większe cyski od ciebie, ale to chyba nie ma związku. Tak patrzę na to ammo. Nie. Chyba zostawię takie pieczę. Kupię. A, kupię całość. Zawsze mam jeszcze do sprzedania tą panią za 10 tysięcy. Plus ewentualne zasoby amunicji. Której mam sporo. Idziemy dalej. Mi się wydaje, że Izak mógłby zastosować od początku, jak całe to gówno w jego głowie się zaczęło, to mógłby zrobić jedną prostą rzecz. Zignorować to wszystko. Zastanówcie się nad tym. Z jednej strony brzmi głupio. Może trochę pretensjonalnie. Ale tak na dobrą sprawę. To pokuźwa nie pomogło. Zjebałem. Ale trafiłem w jakąś stazę. O, teraz ginie. Przeładuj.
Patrzcie, ten jeszcze leci. Daj mi to. Żartowałem niektórego. Albo on tam wisi, myślę, że on tam lata. Nie, no to muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Sprzęt spojrzy. Tu. Zjebałem. Niech to chciałem trafić. A, znowu zjebałem. Połowicznie trafiłem. Podoba mi się to. Pierdalamy na inną pozycję, patrzcie. Kodeks Astartes, tak zostałem wychowany. Nie lubię, jak dzieci się panoczą, tyle widzę. Do jebanej szkoły. Nie kurwa na pokłady medyczne i rządowe. To jest rządowe pokład. Tym razem czarne. Nie żebym był rasistą czy coś. Po prostu stwierdzam fakt. Dobrze, teraz was kurwa zbierzemy wszystko co się da. Nie, to chcę. Myślę, że to będę kadłubek. Leczymy się. Już nie mamy apteczek. Apteczki jakoś tak nie przychodzą, odchodzą. Mi się wydaje, że po prostu za każdym razem jak używacie shortcuta do leczenia się, to zużywa wam apteczkę, która jest najsilniejsza. Mimo że wiecie, ja tego lubię używać, żeby tak jedną kreskę zdrowia sobie uzupełnić. Co mnie? Tu jest. Znowu czarny. Teraz tu. Widziałem cię. No tak, też tak myślałem. Zajmij się. Teraz zauważyłem, że w momencie, gdy używam alternatywnego strzału, czyli detonuję ten ładunek na harpunie, to nie mogę strzelać. Na początku sobie pomyślałem, kurde. Jakby to było pierwszy raz. Tym razem ty na to narzekasz. Taka jest różnica. A, to jest to miejsce. To tutaj była Ellie. Gdzie ona kurwa poszła? Może ten dyk? Ten dyk nie mogę. A. A, rozumiem. Chyba. Mam wejść tu? Nie. Dobra, nie rozumiem. Zmieniam zdanie. Myślałem, że rozumiem. Tędy trzeba przejść. Też nie. Jest ten centymetr wyżej ta skałka, więc nie można po niej przejść. No, autentycznie nie mam kurwa pojęcia, w którą stronę iść. Tą windą tu przyjechałem. 100%. Bo jak inaczej miałem się tu znaleźć? O kuźwa, naprawdę? Mogliście to postawić wszędzie. Postawiliście tak, żebym nie zauważył. No niby logiczne miejsce na tą skrzynkę, no bo przecież jeżeli to jest rządowy pokład. Gdzie to jest? Co to? Nie. Ostatniej sekundy. Niby logiczne miejsce, no bo pokład rządowy. Ja zjebałem. Myślę, że może trochę dostanie po ryju. Jeżeli to jest pokład rządowy, no to wszystko powinno wyglądać dobrze. Więc to będzie gdzieś na boku, ale kurde. Właściwie, to idąc tym tokiem myślenia, tego typu obwód nie powinien być kurde na wielkiej czerwonej konsoli. Tylko gdzieś w ścianę powinien być wbudowany. W miarę w takich kolorach jak tutaj. Żeby to się kuźwa nie gryzło, żeby tak się nie rzucało w oczy. Więc... kurwa psy.
Jak to policzmy? Halo! Dobra. Jak to policzmy? To jest ten moment, gdy gra myśli... Tej, to na pewno będzie biec. Ja nie wiem. Może jestem jakiś pojebany, ale jak ktoś mi mówi, żebym rzucił broń i trzyma mnie na muszce, jakiś tak 50 chłopa, to jedyne, o czym myślę, to o tym, żeby podnieść ręce, wyrzucić broń i poczekać. Nawet jeżeli oni chcą mi zrobić coś złego. Dlaczego? Bo właściwie to wydaje mi się w miarę logiczne. Nawet nie rozumiem, dlaczego chciałem tłumaczyć wam dlaczego. Pomyślałem, że może będzie jakaś cutscenka. Goście mi powiedzieli, żebym rzucił kurwa broń. Ale nie, okazało się, że gra jednak mówi... Chcę, żebyś rzucił broń. Znaczy, oni chcą. Ale tak naprawdę to musisz uciekać z bronią. Rozumiesz? Niby są debilami, nie potrafią ci zabić. Spójrz, ja to praktycznie zjebałem. Ja nie powinienem teraz żyć. Ale nie, bo to jest EA. W grach EA dostajesz serio z karabinu maszynowego po nerach i kurwa biegasz jak pan Bolt. A, wiecie co? Idziemy dalej. Mimo wszystko. Przepraszam, tutaj akurat jest taka pokrywka. A, światła im wyjebałem, tak mi się wydaje. Genetyczne blokady? Czyli tam... Próbujesz mi odciąć powietrze. Napierdalasz we mnie wielkim protowskim laserem i mówisz mi co chwila, że jak mnie zobaczysz, to mnie upierdolisz. Teraz masz problem, że przyszedłem i zacząłem mieszać w twoich kurwa ustawieniach w konsolce? Masz ty w ogóle kurwa mózg? Nie mogłeś powiedzieć, słuchaj Izak, sprawa jest prosta, będziemy się chcieli lać z tobą, tak? Tylko całość zabawy polega na tym, że nie wyłączasz zasilania w miejscu, w którym trzymamy eksperymenty. Bo jak wypuścimy eksperymenty, to żadne z nas nie przeżyje. Nie może było tak powiedzieć, oboje jesteśmy ludźmi, ja pierdolę. O nie, 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 nie. Płaszczą wstęp z bronią. O kurwa. Za blisko byłem. Przy detonacji. Nie nagrywam w tym momencie. Ja później przyjdę. No i ciul. No i weszło wszystko. Mam strasznie głośny mikrofon, więc ewentualnie będzie każdy dźwięk słychać, na wszelki wypadek. Ale to nic. Już niech zostanie, już trudno. Później go wygonię. Nie trzeba było. Wydaje mi się, że pies to jest jedyna osoba w tym domu, która ogarnia tego typu rzeczy. Nawet nie trzeba specjalnie stosować aluzji. Dlaczego to tak świeci? Nie podoba mi się, jak coś mryga na czerwono. Ja wiem, że to jest wykrywacz metali, tak? Ale znając tą jebaną grę, to jest wykrywacz metali z pułapką wybuchową. Dobrze, zaryzykuję. Nie, jednak nie. Bo moim zdaniem to by było w miarę logiczne. Patrząc na to, co ta gra już zrobiła. Patrzcie! Czy ktoś mógłby się spodziewać, że to ciało jeszcze wstanie? Na pewno nikt z nas. A widzicie? To nie jest tak łatwo. Niektóre z nich po prostu nie żyją. Isaac, where are you going? No zgadnij kurwa gdzie idę. Dobrze wiesz kurwa gdzie. A, Izak nawet nie wie. No to dobrze. Co? Właśnie po co tu Izak jestem, żeby... Zaatakować cię jebanym śrubokrętem. Potem mówić ci, że zamierzam cię zapierdolić. Próbuję wywrzeć na ciebie presję. Przypominając ci, że byłam twoją, że jestem twoją ex, która nie żyje. A teraz...
okazuje się, że nie. Od zawsze tu byłam tylko po to, żeby pokazać ci, w którym masz iść kierunku. Ma sens. Myślicie, a nie! Psychotyczne wizje. To oznacza, że idę w dobrą stronę. No inaczej nigdy by się nie pokazały. Na pierdole. Czy on się liczy? Ha ha! Widziałem, że nie podoba mi się ten kurwa dźwięk. Dajcie mi loga, chcę loga, audio loga, dobrze. Research log 43509. I can't stop thinking about the formulas from patient 4's last session. They're so clearly ordered, they keep playing back in my mind. The final configuration seems within reach, I can almost solve it myself. It's funny, I was telling Travis the other day that it's almost like it wants us to succeed. I've never seen anything like it. Once we finally solve this heuristic stabilization problem, we should be able to start growing the layers of the marker from the mineral baths. Czegoś właśnie... Czy to jest właśnie log z badań nad... nad stworzeniem własnego znaku? Tak mi się wydaje. Nie miałem się kurwa przestraszyć? Naprawdę stary? Miałem się przestraszyć tego, że tutaj gdzieś będzie stwór? Proszę was, ja się zdziwię, jak tutaj zaraz na mnie nie wyskoczy. Ale wy tak nie potraficie. No nie. Ten zniknął akurat w wentylacji. Dawno wentylacji nie widziałem, muszę przyznać. No kurwa, jak nie wyskoczy, jak wyskoczy. Słyszę cię. Kurwa też. Mądry. Dobra. Widzicie? Wystarczy gościa lekko popchnąć. Ten już go rzucił, tak. Jak go zajebałem hakiem. Nie hakiem, tylko... łapą. Chwila, ja przepraszam, ale myślę. Nie, już tutaj byłem, tu była wentylacja, tu nic nie było. Uwaga, chwila prawdy. Dobra,